Witajcie. Bardzo się cieszę, że znowu mogę być w tym niezwykłym miejscu. Bardzo dziękuję pastorowi Bogusiowi, bardzo dziękuję Jankowi i organizatorom biskupienia, że postanowili mi kolejny raz zaufać i mnie zaprosili. I mam nadzieję, że nie nadużyję tego zaufania. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj, czy przez te kilka dni, mogli zastanowić się nad swoim życiem. Myślę, że to był piękny wstęp do Dni Skupienia, ta pieśń, która była śpiewana. Bóg odpowiedź Tobie da. Nie załamuj się. Bo jest ktoś, kto ma odpowiedź dla Twojego życia. Jest ktoś, kto wie, z czym się zmagasz. Jest ktoś, kto, jak mówi Biblia, policzył wszystkie Twoje dni i zna je lepiej niż nawet Ty. I jest ktoś, kto ma odpowiedź na każdy dzień Twojego życia. I jestem głęboko przekonany, nie wiem, czy podzielacie moje przekonanie, ale jestem głęboko przekonany o tym, że to, że jesteśmy na tym miejscu, to, że ktoś może nas zaprosił, to, że może dowiedziałem się o takim wydarzeniu jak Dni Skupienia, to nie jest dzieło przypadku, ale dzieło planu. Dużo bezpieczniej jest myśleć w kategoriach planu niż w kategoriach przypadku. Wiecie, kiedy rodzą nam się dzieci, nie wychowujemy tych dzieci w kategoriach przypadku. Nie wiem, nie mamy chyba takiego podejścia, no może przypadkiem to dziecko ktoś nakarmi, może przypadkiem przewinie, może przypadkiem położy do łóżeczka, może przypadkiem jutro ktoś się nim zajmie. Nie, kiedy dzieci pojawiają się w naszych rodzinach, nie myślimy o nich w kategorii przypadku, tylko w kategorii planu i to najlepszego planu, na jaki nas stać. Ja mówię o tym, jeżeli takie dziecko było wyczekiwane, rodzi się w kochającej rodzinie i cała uwaga jest skoncentrowana na nim i myślimy o tym dziecku, żeby je jak najlepiej wykształcić, wychować, żeby jak najlepiej o nie się zatroszczyć. To jest plan. I głęboko jestem przekonany, że Bożym planem jest to, nie przypadkiem kosmologicznym, ale Bożym planem jest to, że dzisiaj możemy ten czas spędzić razem. Moglibyśmy być w dziesiątkach, setkach różnych miejsc, ale z jakiegoś powodu jesteśmy tutaj na tym miejscu. Dlatego chcę zbudować, wiecie, taką atmosferę, żebyś czasem nie minął się z czymś, co może się okazać dla Ciebie rozwiązaniem, co może okazać się odpowiedzią, o jakiej żeśmy słyszeli. Ktoś powiedział w ten sposób, że złe nastawienie, ja chcę zbudować dobre nastawienie, bo ktoś powiedział, że złe nastawienie jest jak przebita opona. Jeśli jej nie zmienisz, nie ruszysz z miejsca. Będziesz wciąż w tym samym miejscu. Będziesz wciąż zmagał się i zmagała z tymi samymi problemami. A więc ważne jest, żeby tutaj od samego początku zbudować takie odpowiednie nastawienie. Żebyś był odpowiednio nastawiony, żebyś była odpowiednio nastawiona na to, co będzie tutaj mówione. Nie żeby jakoś te trzy dni tutaj przeżyć i pojechać sobie do domu, tylko żeby nie minąć się z tym, co wie, że Bóg ma dla ciebie. Dlaczego? Dlatego, że On ma odpowiedź. Dlatego, tak jak śpiewaliśmy, On zna twoje potrzeby, zna twoje troski i ma na nie odpowiedź. Zadam pytanie, kto z was jest po raz pierwszy na Dniach Skupienia? Rączka w górę. Jesteście po raz pierwszy. A kto po raz drugi? A kto jest stałym bywalcem? Zdecydowana większość. Muszę chyba wykłady zmienić. Dobrze, a jeśli mógłbym zapytać tych, którzy są po raz pierwszy, jeśli miałbyś odwagę oczywiście, czego oczekujesz? Jesteś odważny? Z jakim oczekiwaniem tutaj przyjechałem? Albo inaczej, dlaczego tu jestem? Okej. Okay. Oczekujesz, że On uleczy twoje serce, twoją duszę.
Czyli jesteś świadomy tego, że jesteś chory i potrzebujesz lekarza. Okej. Okay. Kto jeszcze ma odwagę? Po co tutaj jestem? Masz nieprzebaczenie do siebie. Tak? Masz do siebie nieprzebaczenie. Też. Mhm. Okej. Okay. Kto jeszcze ma odwagę? Po co tutaj jestem? Wiecie, to jest ważne. Pragniesz odpocząć, tak? Okej. Kto jeszcze? Po co tutaj jestem? Okej. Dziękuję. Kto jeszcze? Kto jeszcze? Proszę. Amen. Chwała Bogu. On ma odpowiedź dla Ciebie. Dzięki. Ktoś jeszcze chciałby powiedzieć, dlaczego tutaj jest na tym miejscu? Rozumiem, reszta nie ma oczekiwań. Ja nie wiedziałem, ale wczoraj przyszedłem pewne uwolnienie, gdy pieśni śpiewać. Okej. Okej. Bóg jest dobry. Bóg jest dobry. Amen. Okej. Okay. Wiecie, to jest ważne, to o czym mówimy. Szczególnie cenię sobie te wypowiedzi, które jakby wskazywały też na problem, z jakim przyjechałem, tak? Chcę wam powiedzieć, czytając Nowy Testament, nie znalazłem takiej historii, gdzie człowiek otrzymałby od Jezusa pomoc, nie prosząc o to. Nawet opętany, w którym był legion demonów, nawet on, czytamy, że przybiegł do Jezusa. I wiecie, to jest bardzo ważne, co wyrażamy też. To jest bardzo ważne, jakie mamy oczekiwania, bo wtedy otwieramy się na Boże działanie i na Boży plan w moim życiu. A jeszcze jedno wam zadam pytanie. Kto z was zna moje świadectwo? Jak wiele osób. Więcej nie zna, to pozwólcie, że ja zacznę od swojego świadectwa. W psalmie 94 jest taki werset, pod którym mógłbym się podpisać. W psalmie 94, w 17 wersecie, czytam takie słowa. Gdyby Pan nie był mi pomocą,
dawno leżałbym w krainie milczenia. I tak było w moim przypadku. Dzisiaj ja mógłbym się pod tymi słowami podpisać. Gdyby Bóg nie był mi pomocą, dzisiaj nie zobaczylibyście mnie na tym miejscu. Dzisiaj nie słuchalibyście mnie, bo po prostu najzwyczajniej w świecie by mnie dzisiaj nie było. Ale to nie wszystko. Werset dalej pisze, gdy pomyślałem, chwieje się noga moja, łaska Twoja, Panie, wsparła mnie. I to jest coś, to jest taka wskazówka, pod tym również się mogę podpisać, i to jest taka, wiecie, wskazówka do tego, żeby ukorzyć się, żeby przyznać się do tego, że już o własnych siłach, na własnych nogach daleko nie zajdę. Oczywiście Bóg był mi pomocą, ale wcześniej ja w końcu musiałem dojść do takiego miejsca, gdzie pomyślałem, że moja noga jest zbyt chwiejna, żebym na niej ustał. Że moje nogi już tak uginają się pod ciężarem, który noszę, że nie jestem w stanie dalej iść. I wtedy łaska Boża mnie wsparła. Ja wychowywałem się w domu, gdzie ojciec był alkoholikiem i miał taką filozofię życia, że coś takiego jak miłość nie istnieje, że jest tylko wielka przyjaźń, jest jakaś relacja międzyludzka, ale miłości nie ma, i skutecznie to udowadniał. I ja dorastałem z olbrzymim deficytem miłości, bycia kochanym. Mama była też bardzo taką oziębłą osobą. Powiem, nie przypominam sobie takich chwil, żeby na przykład ojciec mnie przytulał albo matka mnie przytulała. Jak ja tego gdzieś pragnąłem, to byłem odtrącany. A więc skutecznie udowadniano mi, że coś takiego jak miłość nie istnieje. No po prostu jesteśmy rodziną, trudno, musimy jakoś przeżyć razem. I to powodowało w moim sercu już taki naprawdę głęboki ból egzystencjalny. Bo wiecie, miłość to jest największa potrzeba człowieka i o tym będę jutro mówił. I dorastałem w takim poczuciu, wiecie, straszliwej pustki, olbrzymiej pustki. I szybko to, co powinno w domu mieć miejsce, a więc jakaś taka miła, serdeczna atmosfera, znalazłem to wśród kolegów. Znalazłem tam akceptację, znalazłem tam, nie wiem, ktoś się mną zainteresował, zwrócił na mnie uwagę. A że było to takie środowisko, które lubiało eksperymentować z różnymi rzeczami, no to również pojawił się alkohol, pojawiły się narkotyki. I tak w wieku od 14 lat moje życie zaczęło się staczać. Doszło do tego, że ledwo skończyłem szkołę zawodową, po prostu wypchnęli mnie z tej szkoły, bo dość już mieli nazwisko Kozieł. Jak słyszeli, to po prostu nauczycieli już gęsia skóra im wychodziła i po prostu oni mnie na siłę wypchnęli z tej zawodówki. I kiedy skończyłem pełnoletniość, wtedy zaczęło się ostre picie, zażywanie narkotyków. I to miało miejsce do 29 roku w mojego życia. W wieku 29 lat miałem bardzo profesjonalnie zniszczony organizm. I może trudno w to uwierzyć, ale schyłek mojego ćpania, schyłek mojego picia alkoholu wyglądał w ten sposób, że miałem bardzo uszkodzony mózg i nie byłem w stanie skonstruować kilku zdań poprawnie, które by miały jakiś logiczny sens. Moje życie zostało zredukowane tylko i wyłącznie do jednego, do palenia i picia, do palenia marihuany i do picia alkoholu. Marihuana, tak mówię, zniszczyła całkowicie mój mózg, a alkohol wypłukał z mojego organizmu resztki jakiejś witalności, resztki jakiegoś życia. I tym sposobem w wieku 29 lat funkcjonowałem jak osoba w podeszłym wieku. Musiałem być prowadzony przez inne osoby. Nie byłem w stanie funkcjonować, nie byłem w stanie potrzeb fizjologicznych załatwić, nie byłem w stanie jeść, nie byłem w stanie
iść z potrzebą, jeśli się nie napiłem. Ja nie piłem po to, żeby pić, ja piłem po to, żeby wytrzeźwieć. Ja piłem po to, żeby móc funkcjonować. I w takim stanie byłem i żona postanowiła mnie zawieźć do szpitala, bo ze mną już było bardzo źle i kiedy zawiozła mnie do szpitala, to ja tam no, po prostu uciekłem. Podpięli mnie pod kroplówki, ja byłem bardzo mocno odwodniony, wyczerpany i jak żona pojechała po piżamę i przyjechała z piżamą do szpitala, to mnie już nie było. Ja po te kroplówki sobie powyrywałem, te siostry nie były mnie w stanie tam powstrzymać, taksówka do domu. I kiedy żona zobaczyła, że mnie nie ma w szpitalu, że ja uciekłem i przyjechała, powiedziała: Mirek, ja już nie dam rady. A ja powiedziałem tylko jedno zdanie, wiesz co, proszę cię, prawie że uklęknąłem na ziemi, mówię: ostatnie dwa jabole. Bo myślałem, że się rozsypę po prostu. Ona rzuciła mi klucze od sklepu. Jeszcze dodam, że wtedy w tym czasie prowadziliśmy sklep, który przepiłem. I moim dążeniem było to był sklep taki no, ogólnospożywczy, można powiedzieć, ale moim największym dążeniem było to, żeby mieć w tym sklepie alkohol. Wtedy to były takie czasy, że trzeba było mieć 3 koncesje na alkohol. Czyli na piwo osobną, na wino osobną, na wódkę osobną. I ja szedłem jak po trupach. Wiecie, byłem tak zafiksowany, że nic się dla mnie w sklepie nie liczyło, tylko to, żeby mieć alkohol. Żeby już nigdzie nie kupować alkoholu, żeby pić za hurtową cenę i żeby kiedy chcę, żebym sobie mógł otworzyć sklep i się napić. Cel osiągnąłem. Ale to był początek mojego końca tak naprawdę. I kiedy uciekłem z tego szpitala, poszedłem do sklepu, oczywiście dwa jabole wziąłem, jednego wypiłem po drodze, drugiego sobie wziąłem do domu i oczywiście ulga. Kto tego nie zna? Oczywiście, że przyszła ulga. Ale wiecie, ta ulga nie trwała długo, bo ta ulga już przestała istnieć nad ranem. Wtedy, kiedy obudził mnie mocno odczuwalny zespół suchej wargi, czyli popularnie kac, kiedy od razu przyszły myśli, beznadziejne myśli. Co teraz? Sklep przepity. Nie mamy z czego żyć. Ja nie nadaję się do funkcjonowania. Mam 29 lat, a funkcjonuję jak staruszek. Wiecie, i w takim poczuciu szliśmy z żoną do sklepu w totalnej beznadziei. A kiedy beznadzieja, kiedy brak nadziei wkrada ci się do serca i umysłu, to zaczynają ci się pojawiać myśli samobójcze. I wtedy szliśmy koło torowiska i ja na poważnie zacząłem myśleć o samobójstwie. Przerwać to cierpienie, przerwać ten ból, rzucić się pod pociąg i po prostu tak rozwiązać mój problem uzależnienia, mój problem długów, mój problem tego wszystkiego, co spowodowało uzależnienie. I szliśmy do tego sklepu i ja tam miałem z tyłu taką dużą zamrażarkę, na której się zawsze kładłem w stanach delirialnych. Wiecie, jeśli chodzi o uzależnienie, przerobiłem wszystko. Deliria, przerobiłem padaczkę alkoholową, rozmawiałem z matką, która nie żyła, broniłem się przed rojami pszczół, chciałem sobie oczy wydłubać, bo mnie swędziały z drugiej strony. Przerobiłem wszystko, jeśli chodzi o uzależnienie. I wiedziałem jedno, że jestem zrujnowany, że jestem zgubiony, że nigdy nie chciałem być w tym miejscu, że to nie było moje marzenie, żeby patrzeć na swoją gębę w lustro i samego siebie nie rozpoznawać. To nie był mój cel życia, to nie było moje marzenie, a jednak znalazłem się w tym miejscu. I żona sprzedawała w sklepie, ja na tej zamrażarce, a wcześniej do nas do sklepu przychodził taki człowiek, który zaczął mi opowiadać o Jezusie. Ja próbowałem różnych sposobów, żeby przerwać picie. Próbowałem kontrolować picie. Próbował was ktoś kontrolować picie? Czyli w tygodniu nie, w weekend lampkę do obiadu. Powodzenia życzę.
Nie da się kontrolować. Ja próbowałem, ja się pocieszałem, ja usprawiedliwiałem. Wiecie, kiedyś miałem takie stany, takie dolegliwości żołądkowe, że bez napicia się wódki nie byłem w stanie po prostu jeść i wszystko mi odrzucało. I ktoś mi doradził, że najlepszym lekarstwem na takie gastryczne dolegliwości to jest kieliszek wódki z pieprzem. Zastosowałem, o dziwo, zadziałało. Wygrzało, znieczuliło i było dobrze. I wiecie co? Ja od tego dnia przestałem pić. Ja się zacząłem leczyć. Ja już nie piłem. W mojej świadomości, w mojej głowie, ja już nie piłem alkoholu, ale ja się leczyłem na żołądek. I wiecie, na czym to moje leczenie polegało? Pomyślałem sobie tak. Zobaczcie, jakie to jest proste. Skoro kieliszek mi tak pomógł z pieprzem, to jak mi szklanka pomoże? I miałem wytłumaczenie, że ja już nie piję, ja już nie jestem alkoholikiem, ale ja się leczę. I to mnie usprawiedliwiało. Oczywiście, dokąd mnie to zaprowadziło, to każdy z was, który ma z tym problem, to wie. I oczywiście to nie był sposób wyjścia z problemu. I do tego sklepu zaczął przychodzić pewien człowiek, który mi mówił o Jezusie. Ja oprócz leczenia pieprzem, to jeszcze chciałem jechać do Warszawy. Wiecie, był taki człowiek, ręce, które leczą. Pamiętacie takie klimaty? Gdzieś chyba w Podkowie Leśnej, o ile się nie mylę. I ja po prostu chciałem, żeby mnie takie ręce uleczyły. I byłem gotowy, ja się już zacząłem tym interesować, ale w międzyczasie przyszedł człowiek do sklepu i powiedział mi o prawdziwych rękach, które leczą. Powiedział mi o Jezusie, powiedział mi: Mirek, zobacz na mnie. Nie musisz tak żyć. A to był człowiek, który był knajpianym grajkiem. I w knajpie, wiecie, koszula rozpięta, długi włos, gitara i te tam Córko Rybaka, inne szlagiery, pełno kufli z piwem koło niego, pełno ludzi. I takim go zawsze widziałem i pamiętałem, jak wchodziłem do knajpy. A nagle przychodzi człowiek, elegancko ubrany, i mówi mi o Jezusie, że Jezus mu pomógł i że mnie również Jezus może pomóc. Wiecie, trudno jest tak na początku wierzyć. Człowiek szuka ratunku, ale tak jakby nie daje to wiary do siebie. Jakoś to nie bardzo odnosi do siebie. No fajnie, widzę, że ci ten Jezus pomógł, no ale tak nie do końca człowiek wierzy, że Jezus może mnie pomóc, tak? I po tym moim ucieczce ze szpitala ja już po prostu nie miałem już czego się uchwycić. Jeszcze pokładałem nadzieję w szpitalu. I jeszcze był jeden jakby krok, czyli odwyk. Odwyk zamknięty. Natomiast gdybym zostawił żonę, która wtedy jeszcze nie miała prawa jazdy, z tym całym bałaganem i ze sklepem, my byśmy nie przeżyli. Dlatego, że ona by nie mogła przywieźć towaru, a ja nie byłbym w stanie tego towaru sprzedać, więc myśmy się tak uzupełniali. I wiecie, pomodliłem się taką modlitwą tam na zapleczu sklepu. To nie była modlitwa grzesznika, jak my to rozumiemy. To nie była modlitwa kogoś, kto by mnie uświadomił, jak powinienem się pomodlić. Wiecie, ja nie byłem po ewangelizacji. Ja nie miałem takiej możliwości jak wy dzisiaj, że słuchamy świadectw, czy będziemy słuchać Słowa Bożego. Ja nie miałem takich możliwości. Po prostu jednego byłem świadomy. Ja mówię: Panie Boże, mam tylko jedną prośbę do Ciebie. Spraw, żebym nie szedł na leczenie zamknięte. Bo ja ten ciężar tego, co nałożyłem na siebie i na moją rodzinę, chcę nieść razem z żoną. Wiecie, ni stąd, ni zowąd zacząłem płakać. Żona nigdy mnie nie widziała płaczącego. Ja pochowałem dwoje rodziców, ani łzy nie uroniłem. Byłem taki, no, niepłaczliwy. I żona nigdy mnie nie widziała, że ja płaczę. I kiedy zobaczyła, że płaczę i już głośno płakałem, przyszła ze sklepu na zaplecze, widzi mnie zapłakanego i pierwsze, co powiedziała: Mirek, trzeba dzwonić po pogotowie.
A ja powiedziałem do niej tak, wiesz co, ja nie wiem, co się ze mną dzieje, ale nigdy w życiu nie pragnąłem tak Jezusa jak dzisiaj. Jak teraz. I ona myślała, że mi odbiło, że mam jakiś odjazd religijny, że ja różne miałem deliry i ona myślała, że mam delirę teraz jakąś taką religijną i po prostu poszła z powrotem do sklepu sprzedawać, a ja na tym zapleczu sklepu. To była moja świątynia. To było moje święte miejsce. To było miejsce, gdzie Jezus przyszedł 20 lat temu. A ja klęczałem, a później leżałem na betonie, zalany łzami. I cała moja modlitwa nie była skomplikowana teologicznie. Była to prośba cierpiącego człowieka, uzależnionego człowieka o to, żeby Jezus mnie z tego wyciągnął. Żeby Jezus mi pomógł. Żeby Jezus odbudował moje życie. Ja nie wiedziałem, jak to będzie wyglądać, ale wiedziałem jedno. Pragnę Jezusa. Pragnę Jezusa całym sercem. I słuchajcie, kiedy wstałem, obtarłem się. Ja tego nie rozumiałem. Wiecie, tego, co się dzieje ze mną. Nie byłem w stanie tego tak to zrozumieć, jak to dzisiaj rozumiem. I wtedy, kiedy moja żona znowu weszła ze sklepu na zaplecze, ja się wycierałem, spojrzałem na nią i powiedziałem tak. Wiesz co, ja już nigdy nie będę pił. A ona to słyszała 1627 raz. O takich obietnic to składałem setki. Ale po raz ostatni mogłem tak powiedzieć. Ja już nigdy nie będę pił. I od tego czasu minęło 20 lat. 20 pięknych lat życia z Jezusem. 20 pięknych lat odbudowywania mojego życia. Kiedy przyszedłem do Jezusa, byłem wyedukowany i wykształcony na jedynej książce. Na jednej książce. Tą książką był Janko Muzykant. Taki byłem w wieku 29 lat erudytą. Jedna książka, Janko Muzykant. I tak rozpoczynałem nową kartę, zaczynając czytać Biblię. Zacząłem czytać Biblię. Później moje serce gdzieś skłoniło się do czytania książek. Później postanowiłem zrobić maturę dla dorosłych. Po maturze poszedłem na studia, skończyłem studia. Dzisiaj w swojej bibliotece mam ponad 1000 książek. I wiem, że to łaska, która mnie wsparła. I pragnę za apostołem powiedzieć, wszak to nie ja, ale łaska Boża we mnie. Łaska Boża we mnie. Mogłem pokończyć szkolenia, które przygotowywały mnie do pracy z ludźmi uzależnionymi. Od wielu lat pracuję wśród takich ludzi uzależnionych. Jestem też wolontariuszem i wykładowcą w ośrodku Nowa Nadzieja w Janowicach Wielkich. Mam możliwość rozmawiać indywidualnie z ludźmi, współpracować na różnych płaszczyznach z ludźmi uzależnionymi. I to wszystko dzięki Jezusowi Chrystusowi. On odbudował moje życie. Biblia mówi, że Bóg wynagrodzi wam szkody lat, których pożarła szarańcza. Ja jestem tego namacalnym dowodem. Mój majątek, który miałem przychodząc do Jezusa, mógłbym spakować do reklamówki z Biedronki. To wszystko, co miałem. A mój dom był meliną. Meliną, gdzie nie było tynków nawet w łazience. Ja się śmieję, że ja miałem łazienkę jak w sklepie Big Stara, bo kiedy Big Star wchodził na polski rynek, taka była stylizacja tych sklepów. Goła cegła, wszystko na wierzchu, ale to była taka stylizacja. Ja miałem taką stylizację w łazience. Goła cegła, druty na wierzchu, bojler podgrzewany drzewem z takim piecykiem i myliśmy się w bali. Nie mieliśmy nic. Ja nie miałem nic oprócz tego, jak mówię, co mógłbym spakować do reklamówki z Biedronki. Dzisiaj mieszkam w zupełnie nowym domu. Od marca tego roku kupiliśmy całkowicie nowy dom. Moja żona też jest bardzo przedsiębiorcza i
i ma również firmę. I Bóg wynagrodził nam szkody lat, które pożarła szarańcza. Dzisiaj obydwoje moich dzieci są nawrócone. Moja żona, jak zobaczyła, co się ze mną stało, ktoś ją zapytał, a ty kiedy się nawróciłaś? A ona powiedziała, no trzeba być głupim albo ślepym, żeby nie widzieć, co się ze mną stało i za tym nie pójść. Amen. Kiedy to zobaczyła nasza córka, wtedy 11-letnia, zakochała się w Jezusie. I kiedy zobaczyła, bo ona, wiecie, jak dzieci bawiły się na przykład zabawkami, to ona się bawiła w wannie nie kaczuszkami, tylko pływała razem z liściami trawy marihuany. Na jej oczach przystawili mi pistolet do głowy. Była małą dziewczynką, ja byłem dealerem również. I kiedy z taką handlowałem, wdałem się z taką mafią z Raciborza, któregoś dnia przyjechali, zostawili samochód na zapalonym silniku, weszli do domu i chyba ich to zdekoncentrowało, że na wprost akurat drzwi wejściowych siedziała Dominika. Jako mała dziewczynka coś tam rysowała. Pan Bóg chyba jedynie sprawił, że nie popadła w jakąś panikę, ale do dzisiaj czuje zimną lufę przy skroni. I to było na jej oczach. I kiedy ona zobaczyła, co się z nami stało, że nagle z domu zniknął alkohol, zniknęły przekleństwa, zniknęły kłamstwa, zakochała się w Jezusie i kocha Jezusa do dnia dzisiejszego. W wieku 14 lat mój syn się nawrócił. Wiecie, ja modliłem się, miałem do Boga jedną, jedyną prośbę. Mówię, Boże, ja Cię tak bardzo proszę, żeby On Ciebie poznał, zanim skończy 18 lat. Bo ja chciałem, moim pragnieniem było to, żeby on w pełnoletność, w życie pełnoletnie wszedł z Jezusem Chrystusem. I to było moje wielkie pragnienie, o to się modliłem. I kiedy on był jeszcze mały, ja się o to modliłem. Mówię, Boże, daj mu się poznać, zanim on skończy 18 lat. Pan Bóg mi okazał wielką łaskę. Mogłem to zobaczyć, słuchajcie, w wieku, kiedy miał 14 lat i nawrócił się na moim kazaniu. Bóg dodał mi więcej. Bóg dodał mi więcej. A później, rok później mogłem go osobiście ochrzcić. Bóg dał mi więcej niż to, co byłem w stanie poprosić. I dzisiaj wszyscy należymy do Jezusa. Nigdy by się to nie stało, nigdy byście mnie nie widzieli, nigdy byście mnie nie słyszeli, gdyby Jezus w taki realny i namacalny sposób nie zmienił mojego życia. Nigdy bym nie był tym, kim jestem, gdyby nie Jezus Chrystus. Pojęcia bym nie miał o przemawianiu, czy nawet nie umiałbym tego robić. Bo tak jak wam mówię, miałem problem, żeby skonstruować kilka zdań poprawnie, żeby były zrozumiałe. Tak bardzo byłem wyniszczony. I nigdy bym tutaj do was nie przemawiał, gdyby nie Jezus Chrystus. Pytanie, jeśli mnie tyle dał, ile tobie może dać? Jak tobie może wynagrodzić te szkody lat, które pożarła szarańcza? Jak wiele ciebie Jezus chce obdarować? Wiecie, jest coś takiego, że faktycznie no, wiele lat może zmarnowaliśmy. Wiele zabrał nam alkohol. Zabrał może zdrowie, zabrał pieniądze, zabrał godność, pracę, rodzinę, relacje z rodziną, z dziećmi. Wiele alkohol zabiera. Ale ja nie chcę koncentrować się na tym, jak wiele alkohol ci zabrał. Ale chcę ci pokazać, chcę ci zaświadczyć, jak wiele Jezus może ci dać. Jak bardzo Jezus może odbudować twoje życie. Nigdy bym nie przypuszczał, że będę tym, kim będę. Nigdy bym nie przypuszczał, że po wielu, wielu latach zostanę pastorem. Zawsze miałem pragnienie głębokie, aby służyć Jezusowi. Szczególnie też, aby służyć wśród ludzi, którzy zmagają się z tymi samymi problemami, z którymi ja się zmagałem. A więc doskonale wiem, z czym wielu z was się zmaga. Jeśli ktoś mówi, że ma problem z uzależnieniem, chcę ci powiedzieć, doskonale cię rozumiem. Wiem, co to znaczy problem uzależnienia. Ja byłem po tamtej stronie. Ale teraz całe moje wysiłki i dążenie będzie polegało na tym, abyś ty był po mojej stronie. Abyś ty mógł doświadczyć tego samego, co ja doświadczam. W niczym nie byłem lepszy, słuchajcie. Chcę wam powiedzieć, że
jako jedyny człowiek z całej tej paczki ludzi, z którymi urzędowałem, jako jedyny człowiek mam rodzinę. Jedni już nie żyją, a inni po prostu żyją w samotności. Albo ćpają, albo chlają. I po prostu tak ich życie z dnia na dzień mija. Dlatego wierzę gorąco w to, że nie jesteś tu przypadkiem, że nie rozpatrujemy tego w kategorii przypadku, ale planu. Że Bóg ma dla ciebie plan, że tu jesteś. Że Bóg ma dla ciebie plan i rozwiązanie również i odpowiedź dla twojego życiowego problemu. Największym, później to zrozumiałem, największym problemem człowieka nie jest alkohol, chcę wam powiedzieć. Alkohol nie jest przyczyną samą w sobie. Alkohol jest oczywiście przyczyną wielu konsekwencji, tak? Bo wchodząc w uzależnienie, również przyjmujemy konsekwencje. Wiecie, to jest jak dwie strony tej samej monety. A więc wchodząc w uzależnienie, co my otrzymujemy od alkoholu czy od narkotyków? No pewną ulgę, tak? Gdzieś znikamy z tej rzeczywistości, przenosimy się w świat iluzji i to jest jakby jedna strona medalu, ale druga strona medalu to jest również bierzemy wraz z tym światem iluzji, z tą ulgą, która trwa tylko niestety krótki czas, bierzemy również całe konsekwencje. To są dwie strony tej samej monety. I zawsze będę płacił cenę za uzależnienie. Nie płacę tylko za alkohol. Nie wydaję tylko pieniędzy na alkohol, ale również płacę cenę w postaci konsekwencji mojego picia. Natomiast czy to sięganie po narkotyki, czy to sięganie po alkohol, czy to jest hazard, czy to jest seksoholizm, czy to jest uzależnienie od pornografii, chcę wam powiedzieć, że to nie jest przyczyna sama w sobie, a skutek. To jest skutek czegoś. To nie jest przyczyna sama w sobie. I wiecie, największym problemem człowieka to nie jest to, że jestem uzależniony, że piję. Największym problemem człowieka, i o tym też będę mówił, to jest zerwana więź. Zerwana więź z Bogiem i zerwana więź z drugim człowiekiem. To powoduje pewien ból egzystencjalny, dlatego sięgamy po coś, co sprawi nam ulgę. Ale prawdziwym problemem, prawdziwym naszym kłopotem to jest brak więzi. Brak więzi. I człowiek z natury oddzielony jest od Boga. Człowiek z natury jest w opozycji, jest w buncie przeciwko Bogu. I nie musi na sztandarze mieć napisane jestem przeciwko Bogu. Wcale nie musi tego wyrażać w jakiś taki sposób jasny, klarowny. Nie, jestem zbuntowany przeciwko Bogu. Nie wierzę w Boga, jestem ateistą. Wcale nie musimy tak tego wyrażać. Natomiast będąc grzesznikami, jesteśmy w stanie buntu wobec Boga. Nasz grzech oddziela nas od Boga i to jest nasz największy problem, z jakim człowiek się zmaga. Oddzielenie od relacji, oddzielenie od obiektu miłości, oddzielenie od obiektu dobroci, oddzielenie od tego, za czym każdy z nas podświadomie tęskni i czego pragnie. Bo wiecie, nie sądzę, żeby na tej sali był ktoś, że popadł w alkoholizm dlatego, że mu rower ukradli. Czy jest ktoś taki? Albo że ktoś popadł w alkoholizm no dlatego, że na przykład chciał pomalować sobie ścianę na kolor taki, a wyszedł inny i postanowił, że będzie pił. Słuchajcie, jeśli dobrze wnikniemy w nasze wnętrze, jeśli dobrze się przypatrzymy sobie, okazuje się, że nasze problemy mają swój początek w relacjach, w zerwanych relacjach. Ludzie zaczynają pić, ja spotykam takie osoby, ludzie zaczynają pić, bo na przykład przedwcześnie ktoś umiera, ktoś odchodzi i więź, która mnie łączyła z tym człowiekiem, nagle została zerwana i przestaje sobie radzić ten człowiek. I zaczyna szukać ulgi.
Albo ktoś zaczyna pić, bo przestaje się dogadywać, nie wiem, w małżeństwie. Albo ktoś zaczyna pić, bo miał trudne dzieciństwo, bo relacje z rodzicami nie były najlepiej, bo rodzice nie tak się obchodzili z nim, jak powinni się z nim obchodzić. Jeśli dobrze przeanalizujemy swoje życie, to zobaczymy, że powodem, przyczyną naszego picia jest pustka spowodowana zerwaniem lub brakiem więzi osobowej. I tu mówię o dwóch osobach. Mówię o Bogu i mówię o drugim człowieku.